Dzień dobry, na werandzie podcast. Kolejny poniedziałek, kolejna szósta rano. Jesteśmy tutaj z wami, a dzisiaj na werandzie Artur Skowron. Cześć wam. Doktor teologii biblijnej. Doktor teologii biblijnej Artur Skowron. Aha. Mąż, lider wspólnoty Kompania Jonatana. No właśnie. Z Wrocławia. Z Wrocławia, tak, teolog. Bardzo, bardzo poważny człowiek. Wow. Dobrze, no i powiedz, jak to się stało, że dzisiaj tutaj siedzimy i jesteś panem doktorem teologii, a no, jesteś tutaj, żeby opowiedzieć o tym, o którym teologia naucza. To jak to się zaczęło wszystko? Znaczy, jeśli chodzi o spotkanie z tobą i tutaj zaproszenie, czy chodzi raczej o moje nawrócenie? Na twoje nawrócenie, spotkanie z tym, które jest najważniejsze, nie tam z jakimś Stowińskim. Amen. No tak, dzięki Bogu, że to się kiedyś stało. Sama data taka dokładna, którą pamiętam, to jest 10 stycznia 1999 roku, więc już, tak powiem, w poprzednim wieku. I efekt tego 10 stycznia miał jakby swoje też przesłanie z jeszcze wcześniejszych lat, mianowicie od 1989 roku byłem osobą, która zażywała heroinę i brałem ją dożylnie i ten mój ciąg heroinowy trwał 6 lat, ale w przeciągu tych 6 lat miałem wiele takich zdarzeń, które gdzieś naprowadzały mnie do Boga. One były, można powiedzieć, nieraz bardzo takie krótkie, dosłownie 2-3 sekundowe. I pamiętam pierwsze z nich, to była rozmowa z dziewczynką, która wydawała mi się jakaś taka bardzo przyjazna. Wychodziliśmy razem z autobusu i ja do niej powiedziałem, skąd ty wracasz w ogóle. Ona powiedziała mi, że wraca ze spotkania religijnego, że modliła się do Jezusa. I to była taka pierwsza rozmowa, która gdzieś bardzo głęboko zapadła mi w moją pamięć i chyba w serducho, bo cały czas do tej pory to dobrze pamiętam, stąd to teraz przytaczam. I te myśli, które wtedy zostały powiedziane, one gdzieś zaczęły mnie kierować w tą stronę rzeczywiście, że w tym moim problemie życiowym trzeba szukać pomocy w kimś więcej niż tylko w człowieku. I to gdzieś otworzył cały cykl jakby kolejnych takich zdarzeń, które miały miejsce na początku na Dworcu Głównym we Wrocławiu, kiedy jeszcze byłem w ciągu i tam spotkałem osoby, które dzisiaj określamy mianem nie do końca osobami, które wyznają wiarę chrześcijańską, mówię tutaj o świadkach Jehowych, którzy mimo wszystko byli tymi, którzy głosili tam tekst biblijny, tak byśmy to dzisiaj mogli powiedzieć, i rozdawali te strażnice, które wiemy, że są ich takim szablonowym, czy takim bardzo charakterystycznym akcentem, które gdzieś wnoszą w to życie, prawda? I ja czytałem na początku te strażnice i one również gdzieś zaczęły bardzo mocno pracować w moim życiu. I któregoś razu powiedziałem, że jeśli mam się gdzieś leczyć, to muszę pojechać do jakiegoś ośrodka religijnego. No i ku mojemu takiemu zaskoczeniu okazało się, że 2 miesiące później, gdy spotkałem się z matką, bo nie mieszkałem w domu, ona powiedziała, że taki ośrodek dla mnie załatwiła. Było to na Pojezierzu Draskim i okazało się, że to jest dom prowadzony przez rodzinę adwentystów Dnia Siódmego. Hmm. Więc oni mnie tam zaprosili i pojechałem do tych adwentystów Dnia Siódmego. Rzeczywiście była atmosfera bardzo specyficzna, bo to była taka osada. W tej osadzie mieszkał mąż, żona i ich synowie. Prowadzili, jak mi się wtedy wydawało, życie takie bardzo konserwatywne, w tym sensie, że uprawiali w zasadzie pola, żyli z rybołówstwa i wieczorem codziennie spotykali się na wspólnej modlitwie. Później dowiedziałem się, że są takimi, nazwijmy to, nie wiem, pastorami, którzy obejmują jakby całą dużą, wielką część Polski. No i właśnie to miejsce, w którym jestem, to jest jedno z takich ich centralnych, prawda? I tam miało drugie takie bardzo znaczące spotkanie z Panem Bogiem, mianowicie oni nauczyli mnie czytania Pisma Świętego poprzez to, że razem z ich rodziną spotykałem się na właśnie takiej rozmowie o słowie z dnia, coś takiego, dzisiaj nasze czytania na każdy po prostu dzień, ale oni też rozważali właśnie w ten sposób tekst biblijny i mnie to wciągnęło. Także oprócz tych rozmów z nimi dostałem książkę taką Jezus żyje. Już nie pamiętam teraz autora, ale to jakiś autor protestancki. I ta książka gdzieś zaczęła mnie prowadzić przez następne tygodnie, które u nich spędziłem. Nawet doszło do takiego spotkania, że pamiętam, że gdy brałem w pewnym momencie książkę do czytania, to wpadłem w taką niewysłowioną radość. Ja czułem, że to jest coś, co pochodzi poza mnie samego, ale nie mogłem wtedy tego zupełnie zdiagnozować i nie traktowałem tego jako pierwsze doświadczenie Boga. I to był drugi moment, w którym spotkałem się
no właśnie z tą rzeczywistością religii w kontekście, której stał Jezus Chrystus, czyli pierwsi świadkowie Jehowy, potem adwentyści Dnia Siódmego. I po czasie spędzonym u nich już miałem głębokie przekonanie, że jeśli mam coś w swoim życiu zrobić, to musi być to tylko w oparciu o Jezusa Chrystusa. I znowu telefon do mamy. Mamo, pozwól mi właśnie coś zrobić ze swoim życiem, znajdź mi środek, ale tylko i wyłącznie już religijny. I zostałem wysłany do Kościoła Zielonoświątkowego, to jest ośrodek Teen Challenge. Nawet nie pamiętam, jak to była miejscowość, ale to był ośrodek stacjonarny, gdzie ludzie z całej Polski właśnie no, wychodzili z nałogu poprzez właśnie bycie we wspólnocie, modlitwę, czytanie Pisma Świętego i pracę, prawda? I tam doszło do kolejnego takiego, myślę, przełomowego momentu, mianowicie oddałem tam po raz pierwszy życie Jezusowi, co było dla mnie też takim zaskakującym w ogóle wydarzeniem, bo ten człowiek mnie namawiał do tego, żebym to życie oddał Jezusowi. I gdy się na to zgodziłem, zrobiłem to całkowicie nieświadomie, a zobaczyłem jego reakcję, która dla mnie była całkowicie taka odjazdowa, ponieważ on stał i cieszył się po prostu jak dziecko, błogosławił Boga i w ogóle no, jakby się stał jakiś no, nie wiadomo cud, jakby po prostu nie wygrał w totolotka. Nie? I to było drugie doświadczenie, które gdzieś mnie przemieniło i w tym doświadczeniu już pojawiła się na stała lektura Pisma Świętego. Ja już po prostu zacząłem czytać Pismo Święte w zasadzie codziennie, biorąc, no niestety, biorąc jeszcze wtedy po prostu narkotyki. I to mnie z kolei doprowadziło do kolejnego jakby wyjazdu do ośrodka, bo to pobyty w tych miejscach, które wspomniałem, były tylko jakoś krótkoterminowe, powiedzmy miesiąc, dwa i później znowu wracałem do ciągu, ale już było, ten ciąg był na tyle destrukcyjny i akcent Boga był tak mocny, że już nie byłem w stanie ćpać latami, że to już jakby fizycznie, psychicznie i duchowo nie byłem w stanie być po prostu takim, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnym narkomanem. Nie? I ten Bóg mnie gdzieś wypychał i trafiłem do środka w Toruniu. I to był 99 rok, ale zanim tam trafiłem, miało miejsce bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które w zasadzie zrobiło całą robotę, włącznie to kim jestem dzisiaj. Mianowicie to właśnie był ten wspomniany 10 stycznia 1999 roku, w którym zadzwoniłem do mamy, prosząc o to, żeby mnie po raz kolejny wysłała do jakiegoś tam ośrodka. Usłyszałem wtedy, że nie, ale chcę się z tobą spotkać na ulicy. I to spotkanie było z moją mamą bardzo krótkie, ponieważ ona w zasadzie powiedziała mi jedno zdanie, że więcej mi już nie pomogą i wolą, żebym umarł, ponieważ mają jeszcze dwójkę synów, więc jak umrę ja, to problem się rozwiąże, oni będą mogli żyć bez pewnego takiego obciążenia, nazwijmy to psychiczno-duchowego, prawda? Będą mieli jakąś czystą kartę do tego, aby przyszłość była lepsza. I to był dla mnie potworny cios, ponieważ zawsze gdzieś nosiłem w sercu tą nadzieję, że jak się zwrócę do matki o pomoc, to tą pomoc otrzymam. A tutaj nagle taki cios i uderzyła mnie niesamowicie, bo doświadczenie pewnej samotności. Bo potem jak mama powiedziała te słowa, w zasadzie odwróciła się napięcie i zostałem sam. To spotkanie trwało dosłownie kilka chwil i uderzyła mnie na samotność. Odczytałem ją wtedy jako po prostu wielkiego złego ducha, który po prostu przychodzi i niszczy. I pod wpływem tej samotności upadłem na kolana wśród ludzi przechodzących ulicą i zawołałem, że jeśli jesteś, to mnie ratuj. I w zasadzie, gdy wypowiedziałem te słowa, nagle poczułem, że za mną ktoś stanął. Przez myśl mi przeszła taka w zasadzie jedno skojarzenie mówiące, jak to możliwe, że ty tu jesteś. I obraz pojawił mi się kościoła i mszy świętej, bo jakby nie mogłem złapać tego, że zawsze byłem nauczony do tego, że Chrystus to jest ten Chrystus sakramentalny, eucharystyczny, a tu nagle stoi Chrystus, który usłyszał mój głos, prawda? Ktoś, kto jest bardzo realny. I na to doświadczenie bliskości Boga i obecności Go, tego takiej nieświadomości tego, czy wejścia w taką świadomość tego, że On w końcu jest tak blisko mnie, miałem drugie doświadczenie. Było to doświadczenie Boga Ojca, który dał mi doświadczyć swoją moc twórczą. Nie jestem w stanie dzisiaj tego opisać słowami, natomiast złożyłem wtedy Bogu przysięgę, że nigdy więcej nie podniosę ręki na drugiego człowieka. I w tym momencie zacząłem po prostu płakać. I ten płacz, w zasadzie szloch, trwał 5-6 godzin. Rozpoczął się na początku na tej ulicy, skończył się później na klatce schodowej i tam
jak wierzę, uczestniczył już Duch Święty, który mnie wyspowiadał. Wyznawałem swoje grzechy, płacząc i jednocześnie śmiejąc się. Wyglądałem jak szalony, bo gdy wyznałem grzech, to czułem gdzieś wewnątrz własnego serca, że coś po prostu się ze mną dobrego dzieje. Także po tej modlitwie, po tym płaczu wytrzeźwiałem. I od tamtej pory nie biorę heroiny. Więc ta noc, gdzieś od godziny od 17, bo to było około 17 po południu do 22, 23, była takim czasem, w którym płakałem, wyznawałem Bogu grzechy. Co ciekawe, może i to nawet zaskakujące, ale najcięższy grzech, który wtedy Bóg gdzieś chciał ode mnie usłyszeć, to było to, jak ukradłem kiedyś mamie 5 zł z portfela. I ból, który doświadczyłem, wyznając ten grzech, gdy zobaczyłem też mentalność siebie jako dziecka, które było już wtedy takie, nazwijmy to złe, w tym sensie, że skradałem się po te 5 zł, że towarzyszyły mi takie emocje związane z tym, że to ukrywam przed nią, że robię coś po prostu złego. Zobaczyłem takiego małego, po prostu wrednego dzieciaka wtedy. Było dla mnie wstrząsające. I mówię to dzisiaj dlatego, że moglibyśmy sobie pomyśleć, że no Boże, przecież narkoman to zrobił tyle tak naprawdę zła innego. Ja mówię, okej, zrobiłem, ale przynajmniej w historii mojego życia te grzechy z dzieciństwa były jakby najbardziej takie ciężkie do wyznania, bo one właśnie pokazały to, kim byłem, gdy byłem też dzieckiem. Nie? Nawet już nie narkomanem, tym w cudzysłowie złym, ale po prostu dzieckiem, które nosiło w sobie właśnie takie zepsucie po prostu grzechem, które dzisiaj byśmy nazwali grzechem po prostu pierworodnym. Nie? Ale generalnie, tak jak mówię, ta kilkugodzinna spowiedź sprawiła, że wytrzeźwiałem. I sprawiła to, że już byłem w zasadzie świadom tego, że jedyną drogą mojego życia ma być Jezus, ale całkowicie nie rozumiałem, co się wtedy tak naprawdę ze mną działo. Nigdy nie miałem czegoś takiego wcześniej, nigdy wcześniej o czymś takim nie usłyszałem. Było to coś po prostu, czego po prostu zupełnie nie byłem w stanie zrozumieć. I co się później stało? No później właśnie stało tak, że gdy płakałem jeszcze na tej klatce, na tej ulicy, w pewnym momencie podeszła kobieta, spytała się, dlaczego w ogóle płaczę, bo ludzie generalnie mnie unikali, bo bali się no po prostu mężczyznę dorosłego, który płacze. Ona się odważyła, więc powiedziałem jej, że jestem narkomanem, że miałem taką właśnie przed chwilą historię z mamą. Jednocześnie stało się ze mną coś takiego niezwykłego, czego zupełnie nie rozumiem i ona powiedziała, że jeśli będę kolejnego dnia o tej godzinie na przystanku, to ona mi pomoże. I rzeczywiście ta kobieta słowa dotrzymała, pomogła mi wyjechać do ośrodka, do Torunia. Tam już do Torunia pojechałem z Pismem Świętym, czytając ambitnie, starając się jakby zrozumieć w ogóle, co się w ogóle stało, ale no nie byłem w stanie tego ogarnąć. I tutaj było znowu takie kolejne wielkie wydarzenie, mianowicie na mojej drodze stanęli ludzie z wspólnoty Dom Zwycięstwa z Torunia i zaprosili nas na kurs Alfa. I tam przeżyłem pierwszy szok, mianowicie na pierwszym spotkaniu usłyszałem młodych ludzi, bo to byli studenci, ja wtedy miałem 26 lat, że opowiadają o czymś, co mnie spotkało. I pamiętam, że byłem po prostu całkowicie jakby wbity w ziemię, gdy zrozumiałem, że oni to samo przeżyli, co ja przeżyłem na ulicy i bardzo jasno już mówili, że tym kimś, którego spotkałem, to po prostu był Jezus Chrystus. No i to była jaka wspólnota tym razem? Ten ośrodek też jaki był? Katolicki czy znowu jakiś? Nie, ośrodek... Lepiej, ośrodek był psychiatryczny. Ale kościół był katolicki, ale ekumeniczny. Bo tam się z kolei podczas tych spotkań wspólnoty katolickiej Dom Zwycięstwa odbywały też po prostu rekolekcje prowadzone przez braci protestantów. Już nie pamiętam z jakiego kościoła, w każdym razie pod wpływem jednego ze spotkań myślę, że też odczytałem wtedy właśnie moje jakby powołanie do takiej misyjności życia, nie? Że słuchając jednego z pastorów, który opowiadał sam o sobie i o swojej wspólnocie, zapaliło się we mnie właśnie to pragnienie służby Bogu. No i jak to dalej było prowadzone? 99 rok i co dalej? Co było dalej? W tej wspólnocie spędziłem około półtorej roku i następnie wróciłem do Wrocławia. I we Wrocławiu zacząłem po prostu szukać swojego miejsca w kościele. Wróciłem do Wrocławia ze względu na moją obecną żonę, czyli moją Beatkę,
której się zakochałem, która gdzieś też mnie przyjęła do swojego życia i odnaleźliśmy się w rzeczywistości kościoła jakby katolickiego w jednej ze wspólnot, w której byłem przez kolejne 3 lata. Natomiast tam spotkałem się z zupełnie też innym jakby problemem i trudnością. Mianowicie Dom Zwycięstwa, w którym się nawracałem, był wspólnotą ekumeniczną, a trafiłem we Wrocławiu do wspólnoty, która miała pewne trudności ze swoją katolicką tożsamością i była całkowicie antyekumeniczna. Więc gdy wszedłem w rzeczywistość tamtej wspólnoty z takim otwartym sercem, myśląc, że wszyscy chrześcijanie się kochają i w ogóle to jest taki bajeczny świat, świat kościoła, to tam spotkałem się po prostu z wielkim murem, który no właśnie, był na tyle trudny, że nie byłem w stanie w tej wspólnocie wytrzymać więcej i powiedziałem wtedy Bogu taką bardzo krótką modlitwę, że jeśli mam to, by je służyć, to już chcę zostać liderem i chcę mieć swoją po prostu wspólnotę. I taka, pamiętam, charakterystyczna modlitwa to, że Boże, wśród tych różnych trudności Kościoła, czyli że w tym sensie, że jedni lubią protestantów, drugi ich nawet nienawidzą w tamtym czasie, to ja bym chciał, Boże, pójść tą trzecią drogą i wierzę, że ta trzecia droga gdzieś cały czas się, wśród tych konfliktów, gdzieś Bóg mnie cały czas po prostu prowadzi. A co to jest za trzecia droga? Jakbyś to jeśli chodzi o moje życie, to wtedy otworzyły się 2 takie perspektywy. To było to, że udało się gdzieś powołać wspólnotę Galilea do życia, której rzeczywiście liderem zostałem. I otworzyła się też taka perspektywa pracy już takiej misyjnej dla szkoły ewangelizacji z Ukrainy. I w tej szkole spędziłem kolejne 10 lat jeżdżąc tutaj po krajach wschodniej Europy i środkowej Europy jako po prostu pracownik tej szkoły, głosząc rekolekcje i tak to trwało przez 10 kolejnych lat. Czyli byłem takim po prostu rekolekcjonistą, krótko mówiąc. Nie? A jednocześnie jeśli chodzi o takie podwórko wrocławskie, to pracowałem jako terapeuta z młodzieżą. Jedno, drugie tak, łączyłeś. Jedno, drugie łączyłem, tak. A to było łatwe tak połączyć? Podróże z terapią? Znaczy nigdy nie pracowałem, jeśli chodzi o pracę zarobkową, w takim nazwijmy to systemie normalnej pracy 8-godzinnej. Od momentu, kiedy mnie Bóg powołał, aż do dnia dzisiejszego w tej naszej relacji z Bogiem powiedziałem też, czy On powiedział mi, że to, co mam strzec, to czas wolny. I nigdy nie ma jakby sprzedać siebie temu światu za pieniądze. I tak się staje, że jakby uciekam przed tymi pieniędzmi cały czas, że nie chcę ich po prostu zarabiać. No ale one są. Bóg błogosławi, tak? Błogosławi, tak. A jednocześnie mam po prostu czas na to, żeby głosić Ewangelię. Super. No i co było po tych 10 latach? Co dalej? Po 10 latach. Po 10 latach bycia w tej szkole ewangelizacji. Po 10 latach kolejny taki przełomowy po prostu moment. Skończyłem pracę dla tej szkoły misyjnej, ewangelizacyjnej i zostałem w pewnym momencie życia sam. I pamiętam taką bardzo charakterystyczną modlitwę, mianowicie poszedłem na jedną z takich małych rzeszek we Wrocławiu. Przypomniał mi się obraz Eliasza, który modlił się z głową między kolanami, wzywając tego Bożego deszczu, żeby w końcu przyszedł do Izraela, więc ja też tak uklękłem i powiedziałem, Boże, nauczyłeś mnie w życiu tylko jednego, modlić się i głosić Ewangelię. Z czego ja teraz będę żył? I usłyszałem wtedy głos, że nie powołała cię do kościoła żadna organizacja, tylko ja. Ty jesteś po prostu moim sługą. I rozpoczęła się kolejna wielka historia, która trwa do dzisiaj, która się nazywa Kompania Jonatana. Czyli zacząłem pracować na nowo z dziećmi i z młodzieżą. Jak to się zaczęło? Właśnie, to są takie mgnienia duchowe. Kiedyś jadąc na rowerze zobaczyłem, że to, co jest Kościołowi potrzebne, to jest praca z dziećmi po prostu i młodzieżą. To było jakieś takie doświadczenie, jakieś pustki, która jest w Kościele, jakiś taki ból, który wierzę, że jest bólem Bożym. I pojechałem do mojego obecnego proboszcza, mówiąc mu o tym, że trzeba zacząć pracę z dziećmi i z młodzieżą. I udało mi się wtedy spotkać z 3 małymi dziewczynkami. Jedna miała 9 lat, a 2 miały po 11 lat. I z nimi zacząłem budować wspólnotę. Wyglądało to... Wiesz, jak to brzmi? To brzmi niewiarygodnie, że po prostu z 3 dziewczynkami zaczynam budować wspólnotę. Niesamowity w ogóle początek. Znaczy, dla mnie to było wtedy bardzo, bardzo ciężkie, bo po tych 10 latach pracy dla szkoły
gdzie spotykałem setkami osób, powiedzmy rokrocznie, czy setkami osób na różnego rodzaju rekolekcjach, nagle zostałem po prostu sam i wtedy musiałem docenić jedyny dar łaski, komu mogłem głosić Ewangelię. To tak naprawdę były te trzy dziewczynki. Ja wtedy w nich zobaczyłem niesamowitą łaskę. Jakby tak doceniłem możliwość głoszenia Słowa Bożego tym dzieciom, że one stały się dla mnie po prostu wszystkim, stały się po prostu skarbem życia. I jak to się rozwijało później? Bardzo, tak powiem, na początku musiałem, tak powiem, takie frycowe zapłacić za to wszystko, bo to był po prostu, no, dramatyczne były pierwsze spotkania, bo nie mam własnych dzieci, nigdy nie pracowałem z dziećmi, więc musiałem coś wymyśleć, żeby ten czas był w miarę atrakcyjny, a niestety na mojej drodze stanęła zima. No, a jak jest zima, to nie można nigdzie z dziećmi wyjść, więc wpadłem na genialny pomysł, będziemy po prostu robili origami. No, to origami było takie, że sam rozumie, że ono nie potrzebuje jakby dużo. Kartka papieru, mhm. Cierpliwość. Nie trzeba przy tym dużo rozmawiać, bo trzeba być skoncentrowany na tej pracy, ale jednocześnie to jest na tyle pasjonujące i dające szybki efekt, że jest bardzo ciekawe takie doświadczenie wspólnego sklejania tego, czy łączenia tych karteczek w jedną jakąś taką figurkę, która dawała również tym dzieciom poczucie, że jest fajnie. A do tego wlepiałem takie elementy jak uwielbienie z YouTube'a, jak nauczanie z YouTube'a, jak wspólną modlitwę pierwszą z tymi dziećmi, jak uczyłem ich, jak podnosić ręce, jak dziękować Bogu. A one odwdzięczały się tym, że zaczęły zapraszać swoich kolegów i koleżanek. I stworzyło się w ciągu tych pierwszych, powiedzmy, 2-3 lat grupka do 30 tych dzieci, bo to były dzieci, tak jak powiedziałem, między tym 9 a 13 rokiem życia, a jednocześnie cały czas ciągnąłem z nimi rekolekcje zimowe i wakacyjne, wmawiając im z wielkim przekonaniem, że będą w przyszłości liderami, którzy zmienią rzeczywistość Kościoła. No i co się stało? No i teraz mam tych dzieci 200. Od trójki się zaczęło i po latach wierności jest 200 osób. Tak, tak. No, ja potwierdzam, bo byłem na rekolekcjach, czekaj, to były zimowe, tak? Tak, tak. I widziałem i byłem w szoku trochę, no. Że tyle tych dzieciaków jest i w ogóle, że też jak gadały ze sobą czy gadały ze mną, to właśnie często było tak, że one jedno drugie przyciągnęło też, nie, do wspólnoty. I to jest naprawdę niesamowite, jak ci 12 czy tam 11 czy 13 latek mówisz, że no to jest mój kolega, którego tutaj zaprosiłem. No tak, bo znaczy my nie prowadzimy takiej ewangelizacji opartej o jakieś kursy czy metody ewangelizacyjne. Uważam, że to jest okej, ale jest lepszy sposób. Tym lepszym sposobem jest budowanie relacji i ta relacja jest bardzo ważna. Jak się gada we wspólnocie, to są dwie korzyści. Jedno to, że budujemy te dzieci zdrowe psychicznie, bo to widzimy jak na dłoni, jeśli dziecko gada, to jest zdrowe psychicznie. A drugi taki ważny akcent jest to, że jak poprzez rozmowę przyciąga się ludzi najlepiej do Chrystusa, poprzez własną znajomość. I to po prostu działa, nie? A do tego, jak się dorzuci jeszcze dzieciom coś fajnego, wesołego, inspirującego, no to one wiedzą, że mają coś bardzo, bardzo wartościowego w życiu i stąd bardzo łatwo to po prostu sprzedają swoim przyjaciołom. I super. I uczycie ich czego? Znaczy pracujemy z dziećmi od 4 roku życia. To jest najmłodsza grupka, 4-6. Ona powstała troszeczkę tak przez przypadek, mianowicie zobaczyliśmy, że te dzieci, no raz, że się nudzą w kościele, bo wiadomo, one jeszcze dużo nie rozumieją z tego, co się dzieje, a do tego jeszcze rodzice się denerwują. Więc postanowiliśmy troszeczkę oswobodzić na tą jedną godzinę w tygodniu rodziców właśnie z takiej odpowiedzialności za opiekę nad własnymi dziećmi, w tym celu, aby oni mogli spokojnie przeżyć Eucharystię. I żeśmy wzięli te dzieci. I cały pomysł na tą formację jest taki, aby one po prostu się z sobą dobrze bawiły. Mają już z sobą rozmawiać, bawić się, po prostu co tam robią. No wczoraj robiły laurki dla Jezusa, no więc czy jakieś tam, no nie wiem, inne drobne rzeczy, które dziecko między 4 a 6 rokiem może przy pomocy dorosłych gdzieś wykonać, a jednocześnie jest to wpleciana modlitwa, jakieś czytanie Ewangelii, takie drobne rzeczy, które gdzieś już kształtują życie religijne. Później mamy grupę 7-10 lat, to znowu bazą jest zabawa, i podparta na jeszcze większy akcent postawiony na modlitwę, jeszcze większy akcent postawiony na wspólne czytanie Pisma Świętego. I ta grupa ma uzupełnione również swoją formację o wyjazdy rekolekcyjne na rekolekcje zimowe i
letnie. No i tam już uczestniczą, nazwijmy to, w takich zupełnie normalnych modlitwach uwielbienia, czy modlitwach charyzmatycznych. Słuchają na wieczornych spotkaniach modlitewnych takich treści, które już głosimy do wszystkich dzieci. I widzimy, że one są bardzo często z tym zafascynowane i wchodzą to, w to w zasadzie całym sercem, ponieważ dzieci naśladują w tym wieku. Więc jak widzą, że starsi koledzy i koleżanki słuchają czy podnoszą ręce, to one od razu w to wchodzą. Więc tutaj nawet nie trzeba dużo tłumaczyć, bo dzieci nie mają takich oporów. No, że właśnie podnieście ręce, no to tam jakiś wstyd taki się rodzi. One po prostu chcą być tak jak inni i one w to po prostu wchodzą. Więc one już dostają bardzo mocne doświadczenie religijne, tak głębokie, że się nawracają. I to bardzo często też w takim kontekście charyzmatycznym, że dostają choćby dar języków, który później, gdy prezentują rodzicom w domu po przyjeździe, no to jest oczywiście wielka bomba i telefony, gdzie wyście były i to tam były stare kolekcje. Inne dary też prezentują? Tak. Mamy wspólność, dar języków jest bardzo często się pojawia. Też pojawia się słowo prorocze, prawda? I miałeś taką historię, że dziecko pojechało do domu i miało słowo dla rodziców? Znaczy, takiego konkretu to nie, natomiast miałem te historie związane z darem języków, że dzieci przyjeżdżały i zostały, no niestety troszeczkę nie do końca zawsze, tak powiem, zrozumiane przez swoich rodziców, bo rodzice też tych darów nie rozumieją, prawda? One jechały na rekolekcje, a przyjechały z czymś takim, więc tutaj się pewne trudności tworzą, jeśli chodzi o formację, więc tutaj braki, tak powiem, trzeba uzupełnić też u rodziców, więc staramy się też to robić. Natomiast bardzo często było tak, że dzieci miały różnego rodzaju wizje, które opowiadały potem rodzicom, najczęściej katastroficzne, apokaliptyczne, związane z końcem świata. Nie wiem, dlaczego akurat tak jest, ale tak po prostu jest. Także niektórzy nawet pisali całe takie opowiadania na podstawie tych wizji, które mieli podczas tych modlitw. One zajmowały kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt stron. Także takie objawienia prywatne. Coś takiego, ale bardzo mocne, bo to zmieniało je. To nie było coś takiego, co do nich nie przemawiało. To nie był, to coś można powiedzieć, no właśnie taki sen, który po prostu zapadał gdzieś głęboko w ich myślenie. A jednocześnie, gdy się obserwuje zmianę dziecka tego, to jest zdumiewające, że Bóg przychodzi i objawia się tak małym. Tak małym. No w Fatimie się objawił dzieciom, nie? No właśnie, więc myślę, że to i trzeba, wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę bardziej na formację dzieci. Bardziej. Ale też w tych wizjach widziałeś spójność z przekazem biblijnym z Apokalipsy? Tak, raczej tak. A głosicie dużo o Apokalipsie do nich? No właśnie nie głosimy takich rzeczy. Znaczy mówimy o tym, że idziemy ku, tak powiem, ostatecznemu rozwiązaniu, żeby to nie zabrzmiało tak bardzo nazistowsko, ale jednak to ostateczne rozwiązanie w sensie powrotu Chrystusa na ziemię kiedyś nastąpi. Tak. I wtedy wiemy, że i on wraca. Nawet mam tu na koszulce. Proszę bardzo. On wraca, słuchajcie. On wraca. No właśnie. Więc tak. Znaczy zadziwiające jest to, że dzieci pewne rzeczy jakby czują. I poprzez samą atmosferę głoszenia, życia, jakby klimatu, który wprowadzamy jako dorośli we wspólnotę, pewnego oczekiwania wiary, one to gdzieś, tak powiem, podskórnie odbierają i tym po prostu żyją. Stąd potem taka łatwość tych wizji, nie? Ale tutaj na razie o dzieciach, a jeszcze młodzieżowe, bo to jest dziecięco-młodzieżowa, tak? Tak, potem mamy te klasy starsze, podstawówki 4-8, no to generalnie oni już mają normalne spotkania w piątek raz w tygodniu, plus małe grupki, plus głoszenie słowa, plus pierwsze odpowiedzialności za wspólnoty, w stylu sprzątanie, przygotowywanie jedzenia, czytania podczas mszy świętej, modlitwy wzajemne za siebie. Może zdarzać się tak, że ktoś jest poproszony jakiś taki bardziej bystry o jakiś tam krótki komentarz do Słowa Bożego i takim kluczem do formacji 11-14 ma być złożenie świadectwa po prostu wiary jako tego pierwszego, nazwijmy to, punktu w ewangelizacji czy świadczeniu o Jezusie. Już w tą stronę idziemy, nie? Plus cała seria tych różnego rodzaju doświadczeń charyzmatycznych, czy to w modlitwie uwielbienia, czy to pod wpływem charyzmatów, które po prostu otrzymują. A dalsze już kończycie, czy jeszcze są? Nie, później jeszcze ciągniemy całą historię związaną po prostu z liceum. W zasadzie to jest moment, w którym dzieciaki uczą się już wszystkiego, co jest związane z prowadzeniem wspólnoty, czy zaczynają przyjmować odpowiedzialność za prowadzenie spotkań, za modlitwy centralne, za głoszenie konferencji,
za jakieś wyjazdy rekolekcyjne, w których uczestniczą, już uczymy ich takiego bardzo konkretnego apostolstwa, opartego na słowie, na modlitwie, na byciu we wspólnocie. No i potem mam jeszcze ten etap studencki, gdzie w zasadzie studenci mają już sami prowadzić swoją wspólnotę. I tak się też po prostu dzieje. To pięknie to brzmi. No jest to cały po prostu pomysł. On się tak jakby tworzył po kolei i to jest jakby efekt nawet nie końcowy, bo tutaj teraz jeszcze pracujemy nad rodzinami, żeby rodziny włączyć w całą tą formację, abyśmy zamknęli cykl życia. Tak mówimy, że aż od kołyski, aż po grób, przez całe życie po prostu Chrystus, nie? No i amen. Tak, tak, ale też tutaj muszę powiedzieć z całym przekonaniem, świadomością tego, że nie byłoby takie coś możliwe, gdyby nie proboszcz, który otworzył swoją parafię i w zasadzie uczynił z niej po prostu dom, bo to jest takie miejsce otwarte, gdzie postawione zostały dzieci i młodzież jako jeden z priorytetów całej formacji. Całe życie w pewnym sensie duszpasterskie, poza tym duszpasterstwem tradycyjnym, jest skierowane właśnie w tą oto stronę. A to niestety nie jest łatwe, bo to wiąże się jednak też z dużą ilością pieniędzy, remontów, wyzwań, zmianę mentalności życia parafii. Także to są takie rzeczy, no, bardzo, bardzo wymagające, ale też i jak widzimy bardzo, bardzo owocne, nie? No i chwała Bogu za to. Bogu. Za takiego proboszcza. O Jezu, to jest Wojtek otwarty. Jaśkiewicz. Tak. Wrocław Strachocin. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Ja też księdza Wojtka znam. No bo byłem u was, prawda? Już dwa razy byłem u was. I będzie więcej. No będzie, na wakacje. Będzie więcej, tak. Będzie więcej. Także w tym wszystkim, jak jeszcze zapatrujesz się na inne tematy, o których mieliśmy pogadać? Ale teraz ty wybierz który. Który, no możemy porozmawiać o czym? O Piśmie Świętym, możemy porozmawiać o proroctwie. Z doktorem teologii biblijnej, tak? Tak, tak, tak. No tak, możemy, tak. Możemy. Ja myślę, że to proroctwo, to jest ciekawy temat. Napisałeś o tym książkę. Tak, udało mi się napisać o tym książkę. Może powiem, dlaczego akurat proroctwo. Dlatego, że już od wielu, wielu lat mam jakąś taką sobie myśl, która gdzieś po mnie krąży odnośnie właśnie tego całego przesłania proroczego, doświadczenia proroków opisanego w Piśmie Świętym i ja tym po prostu sobie jakoś tam żyję. To też jest podparte takim wielkim przekonaniem, że wybór, który Bóg dokonał w moim życiu, jest jakimś takim fundamentem, który po prostu stoi i żyje i to mnie gdzieś właśnie tam cały czas odsyła ku przyszłości, rzeczywistości, teraźniejszości w ogóle, jakby cały czas tym po prostu żyję. I doświadczenia, które miałem, i opowiem tylko jedno, to było związane ze świętym Krzysztofem akurat, patronem kierowców właśnie. No i moim. Twoim. Święty Krzysztof, tak. To jest święty Krzysztof. Tak. Tak. I idąc sobie kiedyś ulicą, znalazłem jego obrazek. Nie chciałem go zdeptać, bo mówię, a to święty, to szkoda deptać. Więc wziąłem i schowałem go po prostu do portfela. I dzień później miałem, jak się okazuje, wypadek samochodowy. I do mnie dotarło wtedy bardzo jaśnie, że ty głupolu, nie? Jakbyś się pomodlił w intencji, tak powiem, bezpiecznej jazdy poprzez to, że znalazłeś ten obrazek. Mm-hmm. To był znak. To był znak. To by nie było tego po prostu wypadku. Nie odczytałeś go. I po prostu go nie odczytałem, ale wtedy złapałem tą myśl, że Bóg zna przyszłość. I to do mnie bardzo przemówiło. Jeśli on zna przyszłość, to znaczy, że ta rzeczywistość po prostu jest możliwa też jakby do odkrycia, skoro Bóg się tym po prostu dzieli cały czas. I wszystkie te lata gdzieś nasłuchiwałem tych wszystkich proroctw, czytałem różnego rodzaju książki, no a tak jak to się mówi, zbierałem wiele, wiele różnych informacji i pewna myśl we mnie rosła. I ją właśnie przelałem na w zasadzie na kartki tej książki, która w zasadzie jest pewnym takim podręcznikiem do tego, jak można inaczej zrozumieć posługę proroczą rzeczywistości, choćby ruchu charyzmatycznego czy kościoła. I punktem wyjścia w zasadzie, czy jakby celem tej książki jest to pokazanie, że proroctwo musi mieć swoje odniesienie co do takiej, powiem, rzeczywistości teraźniejszości, że proroctwo oderwane od rzeczywistości po prostu jest nieprawdziwe. Albo proroctwa, które są tylko przekazem samego objawienia, niekoniecznie muszą być proroctwami, bo ich bardzo dużo można usłyszeć w różnego rodzaju wspólnotach, że no, Bóg cię kocha, Bóg cię przebaczy, Bóg ci przebacza, Bóg ma dla ciebie cudowny plan. To jest wszystko oczywiście bardzo dobre, ale to wszystko gdzieś się wpisuje jednak w treść objawienia, która
gdy jest właściwie zrozumiana, przestaje być proroctwem, bo jest po prostu faktem, który istnieje. A już czytając sam tekst Pisma Świętego, to widzimy, że wszystkie proroctwa są oparte jednak o jakiś kontekst historyczny i to one zmieniają ten kontekst historyczny, nadając mu jakby nową treść, czy dając możliwość, aby przyszłość się zmieniła, nie? Czy teraźniejszość też. Nie? Więc jakby idziemy w tą stronę, żeby pokazać Kościołowi, że właśnie, że proroctwo zmienia rzeczywistość, nie? Tylko to trzeba uchwycić. I stąd jest próba właśnie uargumentowania, dlaczego akurat tak. Nie? A taka pogłębiona, solidnie medytacja biblijna. To wszystko pewnie właśnie z czytania słowa też wynikało. Tak. Słowo wciąga, tak jak mówiłem, te wszystkie doświadczenia przed nawróceniem, jak i już po, skutkują tym, że Pismo Święte stało się dla mnie taką po prostu drogą codzienności, drogą życia, czytam je codziennie, a wraz z, tak powiem, z odkrywaniem kolejnych treści dochodziłem do wniosku, że trzeba zrobić coś więcej. Że na początku czytałem Pismo Święte i rozumiałem przynajmniej to przesłanie wynikające z samej treści. Dla mnie to już było po prostu wbijające fotel i do tej pory mnie zachwyca. Takie otwieranie się na taką czystą, nazwijmy, na czyste takie objawienie. Ale jednocześnie, gdy zauważyłem kilkukrotnie, że gdy myślałem, że coś wielkiego zrozumiałem, czytając Pismo Święte, a odkryłem to, że ktoś już kiedyś w innych książkach o tym powiedział, to pomyślałem sobie, że trzeba wejść po prostu i zobaczyć, co zostało powiedziane na temat Pisma Świętego. Stąd pierw te moje studia teologiczne, a później, gdy zobaczyłem, że jest więcej, stąd później już cały ten doktorat, który umożliwił mi jeszcze głębiej wejść po prostu w treść, żeby zobaczyć różne konteksty, w którym ta książka po prostu powstała. Nie? No i tam jest już kosmos, tam już jest tak dużo tego, że na razie ogarnąć tego nie można. Czyli ta książka jest owocem doktoratu? No tak. To, że jestem katechetą teraz, w ogóle całe moje życie zawdzięczam jakby Pismu Świętemu, bo jakby nic innego nie potrafię w życiu robić. Byłem terapeutą, no to wiadomo, rozmawiałem na bazie historii własnego życia, ale później, już po nawróceniu, to wszystko, co się dzieje, to zawdzięczam tej treści, którą po prostu wyczytałem. No i co, nie spotkałeś się z czymś takim, że no ty nic innego nie potrafisz robić. Właśnie tak jak powiedziałeś, że to jest zarzut. No wiesz co, no mam takie nawet proste rzeczy, nie? Na przykład mało potrafię zrobić w domu rzeczy technicznych. Mhm. Zawsze muszę kogoś prosić o pomoc. Nie mam wiertarki w domu na przykład, nie? Nie mam jakiegoś super zestawu do naprawy różnych rzeczy, bo nigdy mnie to nie interesowało, bo zawsze byłem skoncentrowany na jednym. I to są takie proste jakby rzeczy. Natomiast wśród ludzi Kościoła raczej to jest postrzegane jako coś takiego, no można powiedzieć, w pewnym sensie niewiarygodnego, nie? Że narkoman był w stanie uczyć się i dojść do napisania tego doktoratu, więc to też jest jakieś tam świadectwo działającej po prostu łaski, bo też zawdzięczam Bogu to moje zainteresowanie czytaniem Pisma Świętego. No bo też tyle lat ćpania, no to też na mózg, na całe organy wewnętrzne, to ma wpływ, nie? No ma wpływ, no poza tym pamiętam swoją podstawówkę, no uczyć mi się to bardzo nie chciało. A w technikum to najbardziej lubiłem grać w brydża. Więc później to samo to czytanie i samo zainteresowanie czytaniem książek, to już jest dla mnie też taka wielka łaska. I mówię, cud. I mówię Bogu, że największy dar, który dostałem od Pana Boga, to taka możliwość i pragnienie nauki. To jest coś takiego, co mnie po prostu kręci. Stąd ta książeczka, którą teraz napisałem, pierwszą, bo teraz skończyłem też drugą pisać. Jonatan, bohater i przyjaciel, czyli odnoszę, opisuję jakby biblijną przyjaźń i opisując na jej tle cały charyzmat kompanii Jonatana. Nie? Więc to tak, jeśli chodzi o Pismo Święte. Tam jest ukryte życie i wierzę, że kto czyta Pismo Święte, kto się przejmuje treścią, którą przeczytał, ten będzie miał błogosławieństwo przez całe swoje po prostu życie. Nie? No i będzie szedł za tym, co tam i jest. I będzie szedł, tak. Ale to nie sposób czytać Pismo Święte, tak powiem, autentycznie nie pójść za tym. No bo nikt więcej nie obiecuje. Porywa serce. Porywa serce, oczywiście. No Bóg najwięcej obiecuje? No tak.
No nie, no ma parę takich. Ten. Życie wieczne jest chyba taką już no. w ogóle zachętą, której nikt inny nie proponuje. No nikt. No. Inny, to więc... Chyba, że jakieś takie niby życie wieczne na ziemi, ale no tutaj ból to wszystko, a tam już nie. A tam raj. No tam raj no. i radość i potem znowu tu. Także no. No. To jest chyba najlepsze. No i też jak daje, to porządnie, tak? No tak daje jak w galilejskiej. Jak już daje coś, to porządnie. Tak, tak. Tak, tak jest Bóg. Tak, tak, tak. A to nie jest Ewangelia sukcesu? Znaczy myślę, że nie z tego względu, że pieniądze nie są w życiu jakby celem samym w sobie. One się pojawiają i one są, bo... I znikają. I znikają. No. Są, pozyskujemy nim, jak to tą niegodziwą mamoną przyszłych uczniów Jezusa i w kompanii mamy też taką... Jeden z pierwszych takich naszych przymierzy, jak to mówimy, że jeśli mamy sobie coś dawać, to dawajmy sobie rzeczy najlepsze. No i w ciągu tych lat, kiedy dajemy tym dzieciom rzeczy najlepsze, które nie są tanie, to widzimy też, ile sami tych pieniędzy dostajemy i widzimy, że to się wszystko spina. A prowadzenie wspólnoty młodzieżowej na 200 osób to są duże pieniądze. Bo porównajmy wychowanie dzieci w rodzinach, dwójkę dzieci, ile to idzie w ciągu roku na dwójkę. Tutaj, jeśli mamy tak dużą grupę osób, to się po prostu mnoży wszystko, więc mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy złotych, które wydajemy, inwestujemy w tą młodzież, którą mamy obecnie, no właśnie w tym cyklu formacyjnym. Nie? Dawajcie, a będzie wam dane. No będzie, wy to robicie właśnie. I to się dzieje. Biblia o tym wszystkim mówi. No tak, tak. Tylko ciężko jest, myślę, przekroczyć ten próg i pamiętam też, że przed laty ten strach, który mi gdzieś towarzyszył w momencie, w którym musiałem podjąć tą decyzję, że jednak tylko jakby łaska, prawda? I pamiętam, że się siłowałem z tym przekonaniem, czy już, czy nie, aż do momentu, w którym miałem też doświadczenie poprzez taką posługę proroczą jednej dziewczyny, która mi powiedziała jakby historię mojego życia. To była też taka śmieszna historia, bo myślałem, że jestem na takich wielkich rekolekcjach dla muzyków, że głoszę Ewangelię sławnym ludziom ze sceny polskiej muzyki i nagle podchodzi do mnie młoda dziewczynka, która mówi, że ma do mnie coś mi ma do powiedzenia. Więc tak powiem, z kultury prowadzącego rekolekcję, mówię dobrze. To byłeś taki, że o, jestem taki ważny, taki tak? Taki ważny, no. Taki ważny. No i co się stało? No ona mówi, no ja mówię do niej, no to mów. A ona do mnie mówi, jest to, jakbyśmy mogli odejśćmy na bok. I posadziła mnie na masce samochodu i mówi, tu będzie dobrze. I zaczęła opowiadać moje po prostu życie. I nie znała mnie. I od pierwszych w zasadzie słów opisywała najważniejsze akcenty, którymi żyłem. Ja zrozumiałem, że przemawia po prostu do mnie sam Bóg. I doświadczyłem wtedy tego po prostu dzieciństwa Bożego. Wtedy dokładnie zrozumiałem, że jestem dzieckiem Bożym. To było tak śmieszne, że nawet mówię z perspektywy czasu, że jakbym wtedy powiedział, żeby się słońce cofnęło do tyłu, to ono by się cofnęło. Więc po tych słowach padła niesamowitą radość. Niewysłowioną radość, takiego rzeczywiście zbudowania w końcu sobie tożsamości przez Boga tego, kim jestem. I dzięki temu też przeszedłem jakby na ten próg życia łaską i życia z tego dobrodziejstwa, które Bóg po prostu wszystkim nam daje. A potwierdzeniem tego była modlitwa chwilę po tym jakby za chłopaka, który miał nowotwór wielkości no, piłki do tenisa tutaj na szyi. I modlitwa, w której mówiłem, że to, co jest moje, to ci daję, bądź zdrowy. I ten guz znikł. No i Bóg jest dobry. I Bóg jest dobry. I wtedy właśnie jakby te wszystkie takie ludzkie trudności ustępują, kiedy się doświadcza tak głębokich rzeczy, które mówią o tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, ku czemu jakby zmierzamy. Te życie nagle staje się po prostu takie no, małe przy tym wszystkim, co jest nam obiecane w Bogu, nie? No to i to jest... napawa nadzieją, wiarą. No tak, to w zasadzie zmienia wszystko i myślę, że po takich doświadczeniach my jako ludzie Chrystusa jesteśmy w stanie zmienić ten świat. Amen. 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 A te wyjazdy misyjne, o których mówiłeś, masz jakieś historie z takich, wiesz, może śmieszne, może ciekawe, może niewiarygodne, wyciągnij coś z takiego. No dane mi było tak, że mogłem jeździć przez kilka lat do Czech, kilka lat do Austrii, kilka lat do Bułgarii, na Ukrainę, na Litwę, do Wielkiej Brytanii i do Niemiec. Nawet był epizod z Izraelem związany, ale właśnie nawet się zastanawiałem, co dzisiaj powiedzieć na ten temat. To coś, co doskonale pamiętam, to jest taka nieprawdopodobna historia związana z tym, że chcieliśmy mieć szkołę ewangelizacji w Stuttgarcie.
a sami pojechaliśmy do Austrii. I tak się stało, że nocleg mieliśmy naprawdę w takiej po prostu austriackiej dziurze, można to powiedzieć, w klasztorze gdzieś ukrytym wewnątrz po prostu lasu. I co się okazuje, gdy tam dojechaliśmy, to spotkaliśmy w małym pokoiku, w jednym z wielu, które tam były, córkę gościa, z którym gdzieśmy rozmawiali na temat założenia szkoły we Stuttgarcie. I ona zadzwoniła do swojego ojca, mówiąc, że spotkała właśnie nas. A ojciec w ostatniej rozmowie z nami z kolei powiedział, że musi dostać jakiś taki charakterystyczny znak. I pamiętam, że uderzyło mnie to mocno, że miasta od siebie oddalone od kilkaset kilometrów, mały dom gdzieś w austriackim lesie, jeden pokój z wielu i akurat tam spotkaliśmy tą dziewczynę. I ta rozmowa, która od razu się jakby skleiła, że my jesteśmy tymi, którzy byli kiedyś u jej po prostu ojca, nie? Więc ta dokładność Boga, jeśli chodzi o czas, o miejsce, o spotkania, o możliwość przekonania ludzi do swoich Bożych pomysłów, Bóg jest w stanie po prostu sklejać niesamowicie. I takie historie nam towarzyszyły w zasadzie non-stop, nie? Prowadzenie takiej dobrej Bożej łaski, takiego Bożego prowadzenia, takiego naznaczonego bardzo charakterystycznymi znakami, które otwierały więcej. Nie? Że nie mogą to być przypadki. No nie może być, bo tego nie da rady po prostu wymyśleć. No nie da rady. I to jest chyba najcudowniejsze, bo nieraz sobie tak, jak wieczorami nieraz biegam w lecie i tak dziękowałem przez Bogu za to, że takiego dobrego roku jak ostatni, to już po prostu w życiu mi się chyba nie zdarzy. Nie? Natomiast gdy biegnę kolejny rok, to już po prostu wiem, że te, które będą kolejne przede mną, będą jeszcze piękniejsze niż te, które były. Choć już nie jesteś pierwszej młodości. Ojej. To żarcik. No ale wiesz, tak się myśli, że tam życie to tak do 40, po 40 to już tak, już tak trzeba szukać właśnie bezpieczeństwa, takiego spokoju. Ja nie wiem, bo nie mam 40 lat, ale tak mi się wydaje, że tak często się ten świat mówi, nie? Że już masz 50 lat, no to już jest naprawdę, już potrzebujesz się uspokajać. Nie? No znaczy ja myślę, że trochę odpalony jestem z tego względu, że cały czas przepływam z dziećmi, z młodzieżą. A no właśnie, no. Jakby nie to mam napędza. Też, i to napędza, więc ja nie mam też takich dorosłych przyjaciół, poza tymi, z którymi spotykam się wewnątrz własnej wspólnoty i nauczycielami ze szkoły, więc młodzież, ludzie o 30 lat ode mnie młodszy, zresztą sam tutaj mogliśmy spotkać Ewę, tak? Ewę czy Justynkę, która robi zdjęcia? Julię, proszę. No Julia też, prawda, nie ma tyle lat, co ja jestem nawrócony, nie? Więc takie doświadczenie jest moją codziennością, prawda? Więc to siłą rzeczy mnie odmładza, nie? No i to jest piękne. No właśnie, zastanawiam się, czy sobie kupić teraz dobry samochód sportowy. Żeby wozić tą młodzież i dzieciaki? Tak. Taka fajna Audi A3. No. Na takich 18 fajnych kapciach, 170 koni, podrasowana. I to będzie narzędziem ewangelizacji. Tak, i też tym, że młodzi będą mogli doświadczyć mocy. Tak, ale kolega mówi, kurde, nie wiem, czy to do ciebie pasuje, nie? Czy nie za taka wyrwista, nie? W sensie za mocna? Za mocna, tak, ale ładna, czarna, taka fajnie osadzona. Tak. Nie? Kapcie takie dobre. No i tak, ja już wiem, skąd te pomysły. Pewnie właśnie jakiś tam chłopaczek ci zaczął mówić i już, nakręcony. Ale co, na samochód? No, a nie? No sam szukam. Tak? No. Ale co, chłopaki nie mają trochę świra na punkcie samochodów? Niektórzy tacy, wiesz, 16, 15, 18. Nie no, ten ojciec, który mi doradza kupić ten samochód, to mówi, że jego synowi na pewno się spodoba. No bo to dobrze, ten samochód dobrze wygląda, no. Niech ci Pan Bóg błogosławi. Niech to będzie narzędzie Jego chwały. No, właśnie. Czy masz jakieś przesłanie dla naszych słuchających, które chcesz pozostawić w ich serca dzisiaj? Znaczy to oprócz tego, żeby zachęcali młodych ludzi do wiary audycją. znaczy, chyba zawsze jedno i to samo. Znajdźcie swoje życie w Chrystusie, a wszystko się zmieni dookoła na lepsze albo na inne po prostu. Nie? Znajdziecie tą głębię, która jest ukryta w Bogu i odnajdziecie to życie, które jest w Nim ukryte. I Boga szukajcie, Boga znajdźcie. Amen. 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 Piękne. I tak niech będzie. No tak niech się tak będzie. Stanie. No. No i w ogóle zachęcam ludzi Kościoła do tego, że poświęcili czas dla młodych. Bo jest dużo tych, którzy cały czas mówią o kryzysie i analizują go świetnie i dokładnie. Natomiast brakuje tych, którzy jednak zaczną pracować
z dziećmi. I tutaj zachęcam, żeby jednak młodym ten czas poświęcić, bo ci, którzy zostali dzisiaj jeszcze w kościele, tam mówimy statystycznie o 23%, to są ci, którzy mają tą wiarę. I to są ci, którzy są, mają taki fundament, na którym można zbudować. Tylko trzeba z nimi się spotkać i trzeba poświęcić im czas. I są gotowi, żeby służyć później. Tak. Pokażemy im, że można i że się da. Tak, i tym bardziej, że jak się pracuje z człowiekiem młodym, to co wpisze w jego serce, to on od razu to oddaje. I to jest bardzo wdzięczna praca. Nie trzeba czekać długo na owoce. Więc jak zaczynasz pracować z młodymi, to od razu je zbierasz. Amen. Amen. Pięknie. Dziękuję ci, Arturze. Dziękuję również. Za werandę, za spotkanie na werandzie. Dziękuję. Mam nadzieję, że jakieś to słowo kogoś tam zbuduje. Nie, no na pewno. No, mocne bardzo świadectwo i też droga, która no, szła takimi różnymi dziwnymi drogami. W ogóle w sensie ci adwentyści, nie? Ci zielonoświątkowcy, że jakie twoja mama miała w ogóle kontakty, że ona takie ośrodki ci znajdowała. Wiesz, normalnie to jest, no ja jestem z typowej katolickiej rodziny. Ty też byłeś z takiej typowej katolickiej? Tak. I ona takie ośrodki ci znajdowała? Gdzie ona je znajdowała w ogóle? No właśnie tak jest, że w tamtych latach 90. osobami, które pracowały bezdomnymi na Dworcu Głównym we Wrocławiu, mówimy wtedy o setkach ludzi, którzy tam mieszkali, tak zwany bajzel, no to zielonoświątkowcy byli tymi, którzy pierwsi jakby dostarczali tą pomoc. Była też grupa katolicka, ale jednak oni byli tymi, którzy taki ton pomocy nieśli i stąd takie właśnie przedziwne znajomości, nie? No adwentyści akurat to przez ciotkę, nie? No i to wszystko się skończyło w kościele katolickim na powrót. Amen. Na powrót. Tak, tak. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem katolikiem. No i chwała Bogu. Amen. Ktoś może pomyśleć, wiesz, jak posłucha tej historii, gdzieś wyłączy tam w 10 minucie czy coś, to powie, co on tu za protestanta zaprosił? A ty po prostu miałeś doświadczenie różnych miejsc. Tak. I zostałeś. Tak, jestem dlatego też Bogu wdzięczny za to, że raz, że to doświadczenie miałem, a drugi raz jest takie, że jakby nie jestem w stanie przyjąć pewnej postawy wrogości do innych chrześcijan, bo po prostu od nich pomoc też dostałem. I choć, no właśnie, możemy być tam, powiem, inni w myśleniu, ale jednak od nich tą pomoc dostałem. Nie? I tak powinniśmy robić, pomagać sobie nawzajem. Żyć w jedności, a wtedy świat zobaczy prawdziwie, że jesteśmy Jego świadkami. Jezusa. Amen. Świadkami Jezusa. Także Jana 17 po tej rozmowie sobie przeczytajcie. To jest testament Jezusa. Dzięki ci za obecność. Niech cię Bóg dalej prowadzi i błogosławi. No my się będziemy widywać teraz trochę co jakiś czas. Także chwała Bogu, że będziemy mogli razem też budować coś. No i co? I do zobaczenia. Do zobaczenia z Bogiem. Niech wam Bóg błogosławi. Amen. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, że jesteście z nami, oglądacie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze dzieło na Werandzie Podcast i Fundację Soul in Sky. Darczyńcom, darczynkom, czy tam osobom, kobietom, które darują swoje finanse. Patronom, patronkom na Patronajcie. Wszystkim tym, którzy nas wspierają dobrym słowem, modlitwą, Fundacji Służąc Życiu za wsparcie w realizacji tego podcastu, panu Łukaszowi za gościnę, firmie Hope za ubranie prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10%, reszta jest w opisie filmu, a także polecam wam książkę wydawnictwa RTCK Jonasz, czym jest siła mężczyzny, jakbyście chcieli się dowiedzieć, to jest ojca Szustaka, autorstwa książka, to także macie link podany i możecie sobie przeczytać, kupić, przeczytać i to też nam w jakiś sposób pomoże, nas wesprze w naszej misji. A na werandzie podcast wróci, jak Bóg da, za tydzień o 6 rano w poniedziałek. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji.
Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.